Hej, siemanko, tutaj Wicek i zapraszam was do kolejnego odcinka serii Akademii Wojownika. Tym razem przed wami Kensei, a naszym mentorem będzie Maverick. Siema, Maverick. Cześć wszystkim. Za chwilkę przejdziemy do rzeczy, ale najpierw, kim jest Kensei? Every army needs warriors whose specialty is victory. Kensei, sword saints, the guardians of our people. Every great ruler since the fall has trained as a sword saint. Every one. And they are formidable. The Nodachi was long thought to be too large for use in real war. They proved them wrong. Their armor is the strongest of our people. As is their will. No i dobra, przejdźmy w takim wypadku do pierwszego punktu naszego dzisiejszego poradnika, czyli plusy i minusy. Co nam możesz powiedzieć o plusach i minusach Kenseya? No więc tak, na pewno zaczynając od plusów, tak standardowo, no to ogrom możliwości, czyli to z czego słynie Kensei, soft feintowanie absolutnie każdego top heavy i przede wszystkim też możliwość połączenia trzech dowolnych ataków w chaina. Na pewno jest też hyper armor na chain finisherze, ale tylko bocznym. Czyli po prostu trzeci atak w chainie ma hyper armor, prócz nieblokowalnego top heavy. Aha, zgadza się. Taki plus, ale też minus, w zależności od stylu gry, to jest jego dodge attack. No bo wiadomo, jest to coś więcej i pozwala na kontrowanie przeciwników w pewnym stopniu. Tylko nie można go nadużywać. Na pewno ma te pseudo deflekty, tak? Blok doskonały, coś takiego na uniku. Także mu się miecz świeci, no. Odbijają się ataki. Owszem, no i o tym oczywiście jakieś tam panisze ma. Kolejnym plusem jest jego duży damage z neutrala, bo 40 na side heavy i no, 40 na top heavy bodajże. Nie wiem, no, masz. Tak, 40 jest, no. Było 45 kiedyś. Ten jest tylko 20. Tak, ale trudno, żeby z uniku mieć 40 damage'a, gdzie ty spanisz. Natomiast z guard break'a ma tylko 25 bodajże na bocznym. Tak, 25, no. Co jeszcze? Nieprzewidywalność, no bo soft fainty jego. Chociaż to też im wyżej się idzie z reputacją, tym to się niweluje. A no i jego sławny zasięg, kilometr, dosłownie kilometr. No, duży zasięg. No. Au. Właśnie zauważyłem, wykonując niektóre ataki, że drugi atak w łańcuchu przesuwa cię do przodu. Owszem, tak samo soft feinty z top heavy. Zrób sobie top heavy w sidelighta. Albo nawet w side heavy. On ma taki no, mini doskok powiedzmy, nie wiem jak to nazwać. Łyżwy sobie zakłada nagle. Spoko. A co z minusów powiesz? Co takiego niedobrego jest w Kensei'u? Jego prędkość, w sensie jest potwornie wolny. Przynajmniej jeśli chodzi o neutralne ataki. Side lighty mają 600 milisekund, w ogóle lighty mają 600 milisekund u niego. Czyli to jest free parry dla przeciwnika, tak szczerze. Wyjątkiem jest tylko top light i zone. A top light w znaczeniu helm splitter, czyli dash light. Aha, z dashem, no. 400. To jest 400 bodajże. Tylko że znowu ma czytelną animację, nie? To coś jak nobuszka. Ma niebezpieczne panisze, o czym powiem później. Znerfili mu recovery ostatnio.
Czyli na przykład jak zrobię feinta i przeciwnik się dobrze wyrobi, to ma gwarantowanego guardbreaka. Tak samo po sfeintowanym zonie też jest gwarantowany guardbreak na Kensei'u teraz, co jest w ogóle dziwne. No, od razu powiedziałem o wrażliwości na guardbreaka, bo w zasadzie ma tak długie te heavy'ki, że to się chyba przypada pod 400 milisekund wrażliwości? Albo nawet więcej, albo chyba 600, nie pamiętam. Ale w każdym razie praktycznie w połowie jego heavy'ka można go zguardbreakować. A wyjątkiem jest drugi heavy w chainie. No i koszty staminy. Przede wszystkim koszty staminy, bo zwyczajnie jego taki, powiedzmy, najmocniejszy punish, a po przewróceniu kogoś zużywa ponad pół staminy, także boli. No i chyba tyle z minusów. Dobra. Tyle dałem radę wymyśleć. Okej. Spoko. No faktycznie potwierdzam, jest dosyć wolną postacią, a jeśli chodzi o wrażliwość na guardbreaki, to nie myślałem o tym specjalnie, ale faktycznie dużo ludzi obecnie na siłę robi uniki, bo myśli, że są fajniej. Także jeżeli chcecie grać Kenseiem na samych unikach, nie róbcie tego, bo po pierwsze można to łatwo sparować, a po drugie właśnie, jak się dasz podpuścić, to będzie guardbreak. Dobra, to dobre są, to dobre są plusy i minusy, warto o tym pamiętać. Przejdźmy może w takim razie do polecanych kombinacji. Dobrze, więc taką pierwszą, powiedzmy, najczęściej widywaną, raczej powinna być najczęściej widywana kombinacja, to jest Helm Splitter, czyli Dashlight, w unblocka, którego softfaintujesz, w cokolwiek innego, co ci się zachce, dosłownie. Dlaczego? Dlatego, że top light, ten Dashlight jest, no, to jest 400 albo 500, no, w każdym razie jest szybki. I od razu i liczy się jako drugi atak w chainie, więc masz po nim top heavy unblocka, który no, wywiera presję, nie? No czyli i oczywiście żeby to wykonać, musimy zrobić no dash light do przodu i nie ciężki, tylko lekki i potem ciężki z góry. Owszem. I w czasie trwania tego ataku możemy wykonać na przykład ciężki z dowolnego kierunku. No, albo lekki, albo coś. Do odkrywania, bo z tego co liczyłem, Kensei ma 14 wyjść z tego nieblokowalnego. Także. Nice. Dobra, kolejna rzecz. Kolejny to może nie tyle kombinacja, co taki opener. Czyli po prostu top heavy z neutrala, który jest soft feintem. W cokolwiek innego ponownie, bądź w pummel strike'a, czyli w pchnięcie. Mhm. To jest po prostu taki bardziej opener niż kombinacja, bo tak jak mówię, Kensei ma trzy dowolne ataki w chainie, także to już zależy od wymysłu i sytuacji. Kolejna to jest na pewno pummel strike. I tak, jeżeli trafisz, to jest top light. Gwarantowany jest, top no. Light? Dlatego, że najwięcej daje damage'a, bo side'y dają 16, a top light daje 20. Potwierdzone. Jeżeli nie trafisz pamelem, to robisz wtedy top heavy w guardbreaka jako najbezpieczniejszą opcję. Gdyż zwyczajnie, nawet jeżeli nie trafisz pamelem i ktoś spróbuje cię zguardbreakować, to gra uzna to za odbicie guardbreaka. Więc jest to po prostu bezpieczne, a może ci guardbreak wejdzie. Rozumiem. No tak, bo często no ludzie unikają pummel strike'a i próbują robić guardbreaka na tobie, a ty no w tym tak, momencie jesteś już w animacji. Za odbicie guardbreaka to. Właśnie w tym. No i taki ostatnia pseudo kombinacja to jest no, ten swift strike, czyli atak z uniku, ale tak jak mówię, nie nadużywać tego, bo jest po prostu prosty do sparowania. Ewentualnie jest jeszcze jedna rzecz, która też jest takim bardziej openerem, mianowicie to, że top heavy można sfeintować w unik bądź w dasha. Czyli po prostu podejść do przeciwnika i rzucić mu guardbreaka. Bo powiedzmy, że jest to podobne do uderzenia, w sensie animacja jest podobna do Pamela. Tak, Strike. Do Pamela, no. Rzeczywiście, jest bardzo podobna animacja. A ty w tym czasie, no załóżmy, że zrobisz Pamela. Właśnie, ja będę się próbował wycofać, nie? I jak źle to zrobię,
To właśnie, jestem podatny na guard breaka. Szczególnie właśnie drugi Kensei, który znowu chyba po unikach też ma dosyć długie recovery, co? A, niestety tak. I jedyne jego wyjście z recovery to jest zone. Tylko że zone to jest pół staminy, więc... O kurde. A, jest potwornie szybki i jego się feintuje. W sensie drugą część jego się feintuje. Zawsze. Jest potwornie szybki i ma doskok jeszcze na nim. Taki faktycznie, no. Fajny. Można się wycofywać i nagle puścić i zrobić... No to jest taki skracający dystansu. Nice, mega. No i chyba tyle z takich kombosów, bo tak jak mówię, to jest postać sytuacyjna raczej. Zależy co przeciwnik robi i raczej trzeba kontrować tym niż wyprowadzać w powietrze, bo jest zwyczajnie wolny. Prócz dashlighta i zona w zasadzie. Czyli na dobrą sprawę trzeba po prostu Kenseiem kombinować. A jakie masz, na pewno masz jakieś ulubione kombinacje? No oczywiście ulubione kombinacje, no to top heavy w side heavy, ale tak maksymalnie opóźniony co do klatki, bo jest na tym unblocku różnica w animacji. Można zrobić to... przepuść mi top lighta, proszę. Można go zrobić w tym momencie, czyli jest to praktycznie już przed puszczeniem tego unblocka, a można to zrobić od razu. I nie jest to duża różnica, ale jak sobie na przykład potem zwolnisz nagranie czy coś, to zobaczysz, że... O, jest duża różnica, no. Suka jest już niżej niż powinna być w teorii. Jak zrobię za szybko, to jest też, no. Więc... Ale działa to niestety tylko na unblocku. Na top heavy zwykłym to nie działa. Nice. Jeszcze jest taki wolny ten boczny, to kurde... Już tak, widziałem, że kilka razy próbowałeś parować i mimo tego i wchodzi. To dobra, tak, 35 punktów. Bo ludzie nie znają na to timingu, tak? Po prostu. To jest tak powolne. To jest prędkość bodajże top heavy ridera. Kurde. Więc... Zdążyłeś zrobić unik i zacząć nowy atak, a to już kurde weszło. Dobre to jest. A, no i taka inna powiedzmy kombinacja, no to na przykład, ale to już do robienia wody z mózgu. Na przykład cały czas robię pierwszy top heavy, robię jako soft feint, a potem sobie go puszczę tak, o, po prostu. No tak, ludzie się spodziewają, że będzie pomel, bo nikt nigdy nie puszcza ciężkiego z góry. No właśnie. Puszczam sobie top heavy z góry, potem puszczam sobie kolejnego w chainie przerobionego w guard breaka i do widzenia. Nice. W większości się to nabierają, mimo że raczej trafiam na 200 repy. No to warto zapamiętać tą informację. A zauważyłem, tak, że boczne też można troszkę opóźnić, bo można albo zrobić od razu. Tak, jego można tak długo, jak ci albo... się świeci Nodachi, to możesz go opóźniać. Nice. Albo od razu, no tak na Orochim na przykład, nie? Albo na Zerku, na... generalnie tak jak każdy atak z uniku w zasadzie. No i w zasadzie tyle z kombosów, bo szczerze mówiąc, no to jest kombinowanie, to nie ma takiego stricte schematu. Okej. Okay. Czyli najwięcej zostawiamy dla was, szanowni, żebyście odkryli swoje metody przechodzenia między atakami i odkryli swój własny playstyle, jeśli chodzi o Kenseia. Dobra, to mamy za sobą kombinację, mamy plusy, minusy. To chyba warto by przejść do perków. A tak, najpierw panisz, zgodnie tak, czyli kontrowanie. Dobra, no to tak, Kensei ma pseudo deflekty, superior block, zwał jak zwał. I tu jest, zaczyna się jego bezsensowność, ponieważ tak, będziesz mi, poproszę cię, żebyś mi rzucił top heavy jakiś. Po deflekcie na ataku z góry macie gwarantowany guard break, a po guard breaku side heavy. To jeszcze jest w miarę logiczne, chociaż guard break na deflekcie. Ale tak jak berserk troszkę. No tak trochę berserk, tylko że ma mniej damage'a. Szkoda. No. Tu się zaczyna bezsensowność, bo deflekt na side heavy daje albo atak z uniku, w sensie jako potwierdzenie, albo też guard breaka w side heavy. Okay. Kwestia to jest... tak, tylko jeszcze zrób sobie deflekt przy obecnym systemie. O, tak. Magia. Spróbuj ty, bo ja... Dobra. Ja deflekty na boku nie robię nawet. O, patrz, a akurat... Teraz zrobiłem... O, trochę za szybko zrobiłem.
Dobra, rozumiem. Po prostu było za późno. Trzeba troszkę szybciej zrobić, wiesz? Zobacz, troszkę no, szybciej musisz zrobić. O, i wchodzi. No, rzeczywiście działa. No i jest albo guard break, albo potwierdzenie jako atak zombiku. O, teraz się. Mhm. W każdym razie to jest na heavy. Okej. Okay. Jeżeli lighta się zdeflektuje, side lighta, to nie ma się nic. Absolutnie nic. Nawet nie trzeba pokazywać, bo nic nie ma gwarantowanego. Dlatego lightów się unika, a heavy się deflektuje. Okej. Okay. To jest dziwne, ale tak backend safe. No dobra, to trochę mało konsystentne, ale spoko, i tak jest, to bardziej się opłaca robić light pary niż light deflect, szczerze mówiąc. No bo z light pary to jest side heavy za 40, a z light deflecta nie ma nic. Nice, okej. Okay. To mamy no, z deflecta. A teraz jeśli chodzi o parowanie, tak? Bo też ma pewnie jakieś ciekawostki. No właśnie, light no to... A, heavy zrobiłeś, dobra, dawaj heavy. Heavy to jest tak, albo top light, zwykły top light za 20 damage'a, mhm. Ale to jest pierwszy atak w chainie, albo zone za 20 damage'a, ale pół staminy, a taka najwygodniejsza wersja to jest dash light i masz od razu unblocka potem. Unblock nie jest gwarantem, nie? Ale wywiera presję. Rozumiem. Daj mi spróbować. Masz heavy'ka. O, źle zrobiłem, bo mi nie zaliczył tego dasha, helm spitera, no. Tylko musisz go robić od razu, dosłownie, jak tylko widzisz animację. Znowu błąd? O, teraz. Okej, okay, można przejść potem oczywiście z unblocka w jakiekolwiek inne ataki, no. Do kombinacji, tak? Natomiast jeśli chodzi o lighty, no to puśćmy jakiegoś top lighta albo coś. Oj. Chyba teraz będę failował. O, i side heavy standardowo, za 40. Za 40, to jest dobre, to jest dobry panisz. To jest bardzo dobry panisz, tylko jeden jest minus. Trzeba przełożyć gardę w momencie animacji parowania, bo jeżeli zrobisz to za późno, to nie jest już gwarantem. Okej. Okay. Także, czekaj, masz lighta. Okej, okay, tak okay, chyba zdążyłem. Tak, zdążyłeś, bo przełożyłem gardę, ale nie miałem. No, to jest tyle z takich, jak masz staminę. Zabawa się zaczyna, jak nie masz staminy, także proszę sobie dać wyczerpaną. I szybkie ustawienia, kondycja gracza. I tak. Auto stamina pary, więc rzućmy jakiś atak. Lekki, ciężki. Tak, to jest ta wersja bezpieczniejsza. To jest wersja niebezpieczna, ponieważ jak wstajesz, możesz mi zrobić guard breaka i Kensei jest na to wrażliwy. Bez staminy ci mogę zrobić guard breaka? Tak, jak tylko wstajesz. Dawaj. Spamie guard break? A, faktycznie, lol. No, ale dostaję obrażenia. Dostajesz obrażenia, ale jeżeli jest to na przykład panisz wykonany pod koniec twojej staminy, no to możesz od razu przejść do kontrataku. No zgadza się, jeżeli to byś w tym momencie stracił staminę tym swoim nieblokowalnym, to mogę cię przewrócić i kontynuować natarcie, spoko. Tak. Ewentualnie, jeżeli jestem przy leczu, 62, to grubo. To jest gruby damage, natomiast jest niebezpieczny, a druga wersja bezpieczniejsza, raczej bezpieczna, w pełni bezpieczna, oj. To jest top light i od razu top heavy. Mhm. Za 60, więc dwa mniej damage'a, a nie ma guard break'a, także... To chyba będzie najbardziej optymalne wyjście, biorąc pod uwagę, że ten guard break przy nawet podtrzymaniu obrażeń może cię po prostu zabić. Załóżmy, że przewróciłeś mnie obok ledża albo obok kolców, ja złapię damage, ale ciebie zguard break'uję i wrzucę na kolce i koniec, nie? No właśnie, więc jest to niebezpieczne przede wszystkim. Mhm. Te same panisze są przy auto stamina guard break, więc nie wiem, czy jest sens je pokazywać. Dokładnie tak samo działają i nie ma żadnej innej różnicy. Jest tylko jedna mała różnica, bo bezpieczny nie zmienia się w zwykłego top lighta. Potrzebuję guard breaka, więc. Okej. Okay. Popychasz i puszczasz. Aha, czemu się nie wywaliłeś? Aha. Ty. Już, kondycja. Zaraz. Wyczerpana. Kondycja gracza wyczerpana. Guardbreak. Guardbreak, popychasz i robisz tak. Chain finisher jako light i od razu puszczasz top heavy. To jest też 60 damage'a i też bezpieczne 60 damage'a. No albo standardowo dash light i nieblokowalny.
Popchnęliśmy teraz do przodu, a czy taka sama, takie sam panisz byłby, gdybyś popchnął mnie na przykład w lewo, w prawo albo do tyłu? A, no zobaczmy nawet, bo nie pamiętam. Tak, jest to samo. Tylko trzeba spamić i trochę dłużej zajmuje, ale jest gwarant, więc... Pytam się, ponieważ niektórzy bohaterowie mają trochę inne panisze w zależności od tego, gdzie przewrócą tak, przeciwnika. Kensei, najczęściej... Kensei ma tylko różnicę w momencie, gdy rzuca do tyłu, bo wtedy musisz zrobić dashlight w unblocka. Aha, bo dużo dalej rzuca do tyłu. Tak, oj. Teraz nie zaliczą mi dawno. O, weszło, ale to nie był chyba gwarant nawet. O, spaczowali mu to. Cięgnęło? Nawet nie zauważyłem. No to dowiedzieliśmy się czegoś nowego. Więc tego nie zauważyłem. Nice, czyli to jest bezpiecznie. No jest bezpiecznie, ale tak jak mówię. No i tyle, no bo z Wall Splata no to top heavy wchodzi tylko. Ten nieblokowalny za 45, nawet jak masz staminę, włącz sobie. Jak rzucasz na ścianę, no to od razu top heavy nieblokowalny za 45. Mm-hmm, i klasyk. Nieważne, czy rzucisz do tyłu, czy w bok, byle był na ścianie. Dobra rzecz jeszcze w Kenseiu, bo pomieliśmy to, a to jest w sumie całkiem istotne. Każdy guard break, który przerzuca przeciwnika, ogłusza go też. Tak, ogłusza, aczkolwiek light finisher jest wolny, że... Mało kto tym oberwie. O, nie było go w ogóle widać. No, ja na niego reaguję, więc... O. Teraz tylko zrobiłem, wiesz, kręcenie lewo-prawo. Aha, no ale jak widzisz, da się go zablokować, więc... Nie jest to w żaden sposób gwarant, także... Nice. Aha, jedna rzecz, którą teraz w sumie sobie przypomniałem, to zasięg rzucania Kenseya. A jak robisz guard breaka, to na bok... O, widzisz ile cię rzuciłem? Mhm. Kawał drogi, no. To jest bardzo duży zasięg jego. Więc no, albo do ledżowania kolcy, albo po prostu na wall splata iść, nie? Łatwiej jest. Powinno mnie sięgnąć? A, nie sięgnęło mnie. Czyli do tyłu jest krócej, a w lewo jest chyba najdalej. Czekaj. Spróbujmy stąd mniej więcej. Twoje lewo, no. No, ale to jest... To jest tak idealny zasięg, że no w każdym razie ma to naprawdę sporo. Jedna rzecz, którą zapomniałem powiedzieć jeszcze. Jeżeli trafi się atakiem z uniku, to od razu leci albo top light, albo jeżeli walczy się z jakąś postacią, która ma dużo hyper armora, to się z nią tradujesz na drugi side heavy, który zadaje 35. Mhm. Nie masz hyper armor na nim, więc to jest taki, powiedzmy, pseudo trade. Czyli warto pamiętać o tym, żeby faktycznie zakończenie bocznego ataku dobrać do przeciwnika. Tak. No oko. I w zasadzie tyle z paniszy. Nie ma nic więcej. Ma tego dużo, ale... Okej. Okay. No i zawsze anulować zona, nie? Bo... I tak jest całkiem sporo, to co się dowiedzieliśmy. Chwileczkę, szybkie ustawienia, kondycja. Wyłączona, dobra, jesteśmy. Ja mam wyłączoną, a ty masz. Dobra, myślę, że to póki co nam wystarczy, jeśli chodzi o kontrowanie i polecane kombinacje. O, właśnie, znowu guardbreak, także z unikiem trzeba uważać. Więc może przejdźmy do perków, bądź, no właśnie, umiejętności polecanych. Jakie byś proponował? Na pewno zaczyna się od perki, czyli te profity, tak? Profity i perki. No właśnie. To tak, tarcza w górę na pierwszy. To jest taki, powiedzmy, obowiązek. No bo weteran. Mhm. A na drugim jest wybór. Albo Aegis, czyli te 20% więcej tarczy zgarniętej. Albo wytrzymałość, czyli tam było, że szybko. Z każdym poziomem sławy zmniejsza się koszt kondycji o 3%, czyli no końcowo wychodzi 12% mniej kosztów staminy. Mhm. O, Kensei to w sumie jest istotne, ma duże koszty staminy. Tak, właśnie, on ma strasznie duże. I do tego na trzecim też jest wybór. Ja używam naprzemiennie, w zależności jak mi się set trafi, używam naprzemiennie albo pożerania na trójce, czyli po prostu tam plus 15 zdrowia więcej z egzekucji. Dlaczego tego używam? Dlatego, że Kensei się opiera na heavikach,
Więc egzekucje wchodzą bardzo szybko, a na przykład taka, nie wiem, najszybsza egzekucja jego, 3-sekundowa, z perkiem na pożeranie, odnawia 40 życia, więc to jest całkiem sporo jak na 3 sekundy egzekucji, nie? A... Ewentualnie druga wersja to jest świeże spojrzenie, czyli, czyli jak cię nie ma staminy i blokujesz, czy parujesz, czy cokolwiek, odzyskujesz 20% staminy. To jest dobre. Więc to jest, powiedzmy, bardzo dobre nawet. Zwłaszcza, czyli w sumie taki trochę... jak ty nie masz staminy, to wtedy zaczynają atakować. Więc. No, no, czyli taki trochę stamina build na dobrą sprawę. No tak. Co jeszcze? No to z perków tyle, natomiast z fitów, tam skilli, tak? To na pewno na jedynce pasywka na szybką regenerację. To jest mus. Ze względu na jego koszty staminy i to, że po prostu jest przydatne. Jeszcze do tego w połączeniu na przykład z tym świeżym spojrzeniem, to wystarczy się sturtlować bez staminy i nawet nie zauważysz, jak ci wróci, także... na drugim jest aktywny i to jest albo mrożące spojrzenie, albo inspiracja. Aha. Najczęściej mrożącego używam. Debuffy są ostatnio dosyć wydajne. Znaczy, one dają dokładnie tyle samo, bo to jest albo 20% boosta do damage'a twoich sojuszników i ciebie, albo 20% do debuffa przeciwnika oznaczonego i wszystkich sąsiadów, no jasne. Czyli to w sumie warto... W sumie wychodzi na jedno. No, no. W zależności, czy walczysz sam, czy w sensie, czy ty jesteś w ganku, czy ciebie gankują, nie? Mam. Dobrze by było mieć dwóch kansów, którzy mają odwrotne te umiejętności, jakby jedno połączyć. I drugie, to wtedy by było całkiem dobrze, bo to się stakuje, z tego co pamiętam. A... Trójka na to głęboki oddech, to jest mus. Mhm. 50 hapsa za free. I czwórka to jest, w zależności od trybu, to jest albo nieblokowalność, która jest mega przydatna i mega OP. albo sztandar nieugiętych na szturmie, bo możesz leczyć komandera. Nice. To dobre jest. No i w zasadzie tyle z buildów, bo... Nie da się nic innego wymyśleć na niego w zasadzie. Nic przydatnego. Okej. Okay. To już same perki, jakie proponujesz, jest dobry układ właśnie, żeby na staminę iść. To już też dużo znaczy o samej postaci. No nawet na regenerację. Jak widzisz, każdy software zabiera tak z jedną czwartą tej staminy? Tak mniej więcej? Dosłownie, każdy software tak mniej więcej zabiera. No dobra, może jedną szóstą, no ale to i tak jest dużo. Zrobisz takie trzy i już jest problem. Potem jeszcze jeden zone i po sprawie. No. No dobra, w takim razie przejdźmy do ostatniego punktu w dzisiejszym poradniku, czyli podsumowanie. Jakbyś Kenseya podsumował, może jeszcze coś chciałbyś wspomnieć, albo dlaczego ogólnie podoba ci się ta postać? Podsumowanie Kenseya. Kombinatoryka przede wszystkim. Bo i czytanie przeciwników, i robienie wody z mózgu przeciwnikom. Przez te feinty. No bo tak, w sumie. Tak naprawdę przeciwnik nigdy, jeżeli dobrze się to zrobi, to nigdy nie będzie wiedział, co zrobisz, tak? Do tego nie dość, że masz soft feinty, to jeszcze masz te hard feinty, tak? Pod E. Więc. Najbardziej mi się podoba ten. Możesz mylić atakami, możesz mylić animacjami, tak? Ten soft feint mi się podoba z markowanym pumelem w Guardbreaka, to jest super. Tak, to jest bardzo przydatne i się dużo osób na to łapie. Animacja jest bardzo podobna. Okej. Okay. Co jeszcze można o nim powiedzieć? No. Tak. Dlaczego byś go polecił? Przychodzi do ciebie człowiek, ma 3 godziny zagrane, przeszedł kampanię i mówi sobie, zagrałbym Kenseyem, może. Tylko nie wiem, czy warto. On się nauczy wszystkiego. Dosłownie. Kensei ma wszystko. Jeżeli nauczy się grać Kenseiem, a przynajmniej jego podstawę załapie, to nauczy się mechanik gry. Po prostu ta postać ma wszystko. Więc nie dość, że zdobędzie jakieś tam doświadczenie, nauczy się tych mechanik. Ja zaczynałem od Kenseia, więc mówię to z autopsji. Mhm. Nauczy się mechanik. Oczywiście będzie mu trudno, bo na początku będzie się opierał na dodge attackach i będą go guardbreakować i tak dalej, ale coś za coś.
a z drugiej strony będzie mu prosto wygrywać na swoich reputacjach, na tych początkowych, bo Kensei tam jest overkillem, dosłownie. Tam, no, zresztą chyba pamiętasz swoje czasy, no, parowanie Kenseia na niskich reputacjach to jest zło. No, jest problem. No i przede wszystkim wygląd, nie? Ja, a wygląd widać, to ma kozacki. No. Szczególnie z maską Apolion. A idź ty. Jaki Apolion? Masz pan. Myk. Dobra, myślę, że tym radosnym akcentem możemy zamknąć dzisiejszy poradnik. Szanowni, dajcie znać oczywiście w komentarzach, co myślicie, czy wam się podoba, jakie są wasze wrażenia z Kenseiem. No i jak macie jakąś fajną historię, albo pamiętacie jakieś ciekawe ganki, które wygraliście, bądź przegraliście, czy to z powodu Kenseia, dajcie znać, podzielcie się historią. A póki co, przypominam, jeżeli się podobał oczywiście poradnik, zostawcie lajka, zapraszam do komentowania, rozważcie subskrypcję i cóż. To był dla was Wicek. Graliśmy w For Honor, razem z Maverickiem opowiedzieliśmy wam o Kenseiu, także polecam, pozdrawiam i do zobaczenia.